I ostatnie pytanie w tej rundzie. Teraz pan Ryszard Ścigała zadaje pytanie swojej kontrkandydatce. Pani radna, no, tak szczerze mówiąc, to ja mam ochotę powtórzyć swoje pierwsze pytanie, ale może przejdziemy do łatwiejszych, o zarządzanie może, powiedzmy sobie tak. Szpital oczywiście, ja sobie bardzo cenię sobie kompetencje pani jako zarządzającej szpitalem, ale chcę uświadomić, że zarządzanie szpitalem jako jednostka, która w zasadzie nie jest po to, żeby generować zyski, nie jest po to, żeby przetrwać na arenie rynkowej, w konkurencji jakiejś. Chciałem zapytać, czy to rzeczywiste wykształcenie oraz doświadczenie jest wystarczające pani zdaniem do zarządzania 120-tysięcznym miastem, a nie tylko administrowaniem tym miastem? Bardzo dobre pytanie. Uważam, że moje doświadczenie nie tylko zawodowe, znaczy powiem tak, że szpital Świętego Łukasza w roku 2010 według rankingu Rzeczpospolitej został najlepszym, najbezpieczniejszym szpitalem w Małopolsce. Został liderem w Małopolsce. Trudno jest zarządzać szpitalem. Bardzo trudno. Ogrom spraw, rozwój, zabezpieczenie najpoważniejszych potrzeb mieszkańców, czyli zdrowotnych, i to udało się wspólnie wraz z zespołem ludzi, indywidualistów i zespołowców, i tych, którzy grają w zespole, i tych, którzy grają w zespole. I udało się stworzyć Tarnowski Ośrodek Onkologiczny, do którego przyciągają ludzie, przyjeżdżają ludzie z Krakowa, spoza Krakowa u nas się leczyć. Dlatego i wtedy, gdy rozpoczynałam budowę, to nikt w ogóle nie wiedział, co to jest onkologia, co to jest radioterapia. Ale wspólnie żeśmy wypracowali taką strategię, która pozwoliła na to, że jesteśmy dosłownie w przyszłym roku będziemy na poziomie identycznym jak Instytut Onkologii w Krakowie. Po prostu jesteśmy europejskim, szpitalem europejskim, a w szczególności centrum onkologicznym na poziomie europejskim. Dlatego, jeśli zostanę prezydentem naszego miasta, również doprowadzę do tego, że Tarnów będzie liderem. Że Tarnów będzie liderem na mapie Małopolski. Nie ma... Przypomnę, że stary szpital został uznany za najlepszy w Polsce w kategorii do 400 łóżek, czyli szpital miejski. Bardzo dziękujemy za tę część naszego spotkania i tę część naszej debaty. Za chwilę część trzecia. Słuchacie debaty w radiu RDN Małopolska. Będziemy teraz Państwa pytać o wizję rozwoju miasta. Będą także pytania od słuchaczy. Na początek pytanie, teraz Pani Anna Czech odpowiada jako pierwsza. Czy Pani wie, ile osób na koniec października było w Tarnowie bez pracy? Ile osób w Tarnowie nie ma pracy? Proszę podać konkretną liczbę, oczywiście można się pomylić. Koniec października. To bezrobocie spada, ale spada, rośnie. To bezrobocie rośnie i przypuszczam, że koniec października. Jest to liczba około 5 tysięcy. Może niecałe 5 tysięcy. Pan Ryszard Ścigała. 8,7% i bezrobocie spada. A liczba osób bez pracy? 8,7%. Ja podjąłem względną liczbę. To jest stopa bezrobocia, tak, ale liczba, bo pani Anna podała około 5 tysięcy. Nie pamiętam tych. Mniej czy więcej? Nie pamiętam. 8,7 to można po prostu wyliczyć, ale nie jestem tak biegły w matematyce, żeby to zrobić na bieżąco. Stopa bezrobocia się zgadza na koniec września, jest 8,7%. 4938 osób na koniec października nie ma pracy. To jest niewielki wzrost od września. Ten rok jest nawet wyjątkowo dobry, bo od marca do sierpnia był spadek bezrobocia, a we wrześniu mamy wzrost, w październiku także niewielki wzrost. Ja chciałabym Państwa przede wszystkim zapytać, co zamierzacie zrobić, aby młodzi Tarnowianie nie szukali pracy poza Tarnowem, ale tutaj zakładali rodzinę, tworzyli firmę. Pani Anna Czech. Tak, i z tych 5 tysięcy połowa to są młodzi ludzie do 35 roku życia, o ile pamiętam. O tym się interesowałam, właśnie na tym mi zależy, żeby młodzi ludzie, jeśli zdobędą wykształcenie, niekoniecznie w Tarnowie, ale także w innych miastach, w różnych wspaniałych uczelniach, aby wracali tu, do naszego miasta, do rodzin.
mieszkali niedaleko rodziców, dziadków, aby życie ich było dzięki temu również łatwiejsze, bo istotna jest pomoc przy wychowywaniu dzieci i po prostu wspólnota rodzinna wpływa później na całość życia i jego przebieg. Dlatego będę zabiegać o to, aby powstawały nowe miejsca pracy, mimo że to nie jest wprost obowiązek prezydenta miasta, ale prezydent jest w stanie wpływać na to i pozyskiwać inwestorów. Z przedsiębiorcami, którzy na terenie miasta funkcjonują, nawiązać kontakt. Niekoniecznie, oczywiście, że ważne są różne rady biznesowe i wysłuchiwanie opinii, ale ważny jest też autentyczny kontakt z poszczególnymi przedsiębiorcami na bieżąco, gdy występują różnego rodzaju problemy, żeby wspólnie, jeśli to jest możliwe, zapobiegać temu, aby ludzie nie tracili miejsc pracy. O każde miejsce pracy trzeba walczyć. Jeśli jakiś problem jest w zakładzie, to na ile to jest możliwe, trzeba wspierać różnorodną polityką. No, oczywiście nie tylko niskimi podatkami, ale tym, co w danym momencie będzie możliwe, i jestem to w stanie robić, jestem przekonana, ponieważ w wielu momentach kryzysowych udało mi się zapobiec. Z wieloma inwestorami trzeba rozmawiać. Jeszcze może proszę skończyć myśl. Spoza Tarnowa, aby inwestowali, rozmawiałam z różnymi ludźmi i są chętni, którzy zainwestują w biurowiec, który będzie świadczył, w którym będą świadczone usługi. To samo pytanie do pana Ryszarda Ścigały. Pańskie plany związane z młodymi tarnowianami, jak ich zatrzymać w Tarnowie, jak spowodować, żeby tutaj budowali swoje życie prywatne i zawodowe? Znaczy, pytanie jest na tyle szerokie, że w zasadzie mogę odesłać do programu mojego, który został stworzony wspólnie z moimi ekspertami. I powiadamy, Tarnów, miasto komfortowe, aktywne, silne, konsolidujące. To są elementy, które w mieście muszą być stworzone i co do których nie mam wątpliwości, że powstaną. Ja powiem tak, miasto nowoczesne. I oczywiście, aby zachować młodych ludzi, trzeba stworzyć dobrą infrastrukturę do możliwości obsługi firm, które tutaj się pojawiają. Ja nie wiem, czy państwo macie świadomość, ilu młodych ludzi rozpoczęło działalność, własną działalność, również za środki, które miasto poprzez Powiatowy Urząd Pracy również przeznacza na taką działalność. Czyli dostali dotację na startup, na możliwość rozpoczęcia funkcjonowania. To jest ponad 440 osób, które skorzystało. Ponad 30 milionów złotych. To jest suma środków, która została przeznaczona nie tylko na pierwszą pracę, ale również na stworzenie nowych stanowisk pracy. Ja chcę powiedzieć, że w ciągu roku liczba ofert pracy na naszym rynku została powiększona o 36%. To jest bardzo duży skok, ale to jest dalej niesatysfakcjonujące, niezadowalające. To jest rzecz, którą musimy dalej zmieniać. Współpraca z uczelniami to jest oczywiste. My już w chwili obecnej jesteśmy w takim ciągu współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową po to, żeby dostosować ofertę uczelni dla potrzeb rynku pracy. Wszak u nas znajdują się silne firmy, które mogą zatrudniać ludzi, którzy zatrudniają. I nie tylko proste. I nie tylko handlowe, ale firmy inżynierskie. Odeślę tutaj chociażby do przykładu Control Process, firmy, która ma już bardzo duży potencjał, bardzo duży przerób. Odeślę również do Zakładu Azotowy, które stworzyło nowy potencjał związany z Hewlettem Packardem, firmą, która weszła do nas. Odeślę również do programów, które są wspomagane unijnie, chociażby jak programy związane z elektronizacją naszego życia. Bardzo dziękujemy. Kolejne pytanie do obydwojga kandydatów. Nowe miejsce pracy to przede wszystkim chyba bardzo dobry klimat inwestycyjny. Jaki jest państwa pomysł na przyciąganie inwestorów do Tarnowa? Oczywiście znakomitą okolicznością będzie autostrada, ale autostrada wszystkiego nie załatwi. Zaczyna odpowiedź na to pytanie pan Ryszard Ścigała. Atrakcyjność inwestycyjna miasta, no to jest taka klasyka, którą analizuje się na uczelniach i oczywiście są trzy podstawowe czynniki, które są związane z atrakcyjnością. Dostępność komunikacyjna, to jest oczywiste, autostrada musi dojechać, a my musimy być gotowi ją wchłonąć, my musimy być gotowi, żeby ta oferta była symetryczna, czyli dla miast typu Kraków i Rzeszów, żeby Tarnów był miejscem atrakcyjnym i żeby ta podróż intelektualna pomiędzy tymi ośrodkami mogła się odbywać bardzo dobrze. Co prawda nie mamy takiego dostępu do Warszawy, ale
ale zbudowana tutaj sieć, chociażby Pionier, która dotarła do węzła w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, otwiera również możliwość wymiany, szybkiej wymiany i transmisji danych. Atrakcyjność inwestycyjna miasta to są zasoby ludzkie. Tutaj możemy powiedzieć, że nawet według rankingów zewnętrznych mamy wystarczające i trzeba tylko kontynuować tą pracę nad pozyskiwaniem odpowiednich ekspertów u nas. Atrakcyjność inwestycyjna, zasoby ludzkie to są rzeczy, które miasto może jedynie stymulować. Możemy pokazywać, jak kształcimy, w jakich kierunkach. To jest również kwestia pozyskania fachowców w zawodach, tak w cudzysłowie powiem, rzemieślniczych. I tutaj mamy bardzo dobrą współpracę z Izbą Rzemieślniczą Handlową, mamy z rzemiosłem, z cechem rzemiosł różnych, mamy szkoły zawodowe i mamy stworzone bardzo dobre ponad Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego. Być może to będzie Tarnowskie Centrum Cyfrowe za chwileczkę. W tym kierunku chciałbym, żeby ta uczelnia ewoluowała. To jest kolejny element, który stwarzamy tutaj, a mianowicie 16 milionów złotych w szkolnictwo zawodowe, plastyczne, artystyczne. To jest kwestia tworzenia designu, to jest kwestia reklamy wizualnej i nie tylko, to są rzeczy, które opierają się o wzory użytkowe. To jest dla nas rzecz, która jest bardzo ważna i tak silny nacisk kładę na to, żeby ta uczelnia i ten zespół szkół dobrze funkcjonował. Dziękujemy. Przepraszam, bo to dziękujemy, mogę długo na to.